Witam Cię na moim kanale. Jak zapewne już wiesz, zakupiłem ostatnio, a właściwie w ten weekend, magazyn LFP. I dzisiaj to jest dokładnie wtorek, godzina w tym momencie 19, a nawet sprawdzę, 19:35. Prawdopodobnie dzisiaj nadejdzie ta wiekopomna chwila, jak właśnie magazyn litowy zastąpi mój magazyn kwasowo-ołowiowy, ale tak jak mówiłem w poprzednim filmie, nie będzie to zrobione tak, że tylko LFP, a kwas również będzie tutaj brał udział w całym procesie. Cóż ja mógłbym tutaj powiedzieć? Chciałem Ci jeszcze pokazać, co ja tutaj dzisiaj z tym magazynem LFP robię, zanim go podłączę. Przełączę kamerkę. Jak widzisz, sytuacja wygląda następująco. Jak możesz zaobserwować z moich poprzednich filmów, tutaj dokonałem modyfikacji tej półki, która tutaj była zamocowana do ściany. Została ona skrócona do długości półki, która jest u góry, w celu właśnie zrobienia miejsca na magazyn. Natomiast prawdopodobnie, ale to nie wiem, docelowo kwas wyląduje po prawej stronie, ponieważ mam taki pomysł, żeby skrócić przewody, które tu są prądowe od falowników, ponieważ one w tym momencie są jednakowej długości, a ich długość wynosi tyle, ile długość od najdłuższego falownika. Kiedy punkt rozdzielczy zrobię gdzieś właśnie tutaj na środku, powiedzmy pod tym środkowym falownikiem, bardzo ujednolicę długości przewodów do falowników oraz przewodów od magazynów. To da mi w miarę poprawne rozłożenie prądów. Nie będzie odchyłek napięć pomiarowych. No i zaoszczędzę trochę przewodu, powiedzmy, tak? Poza tym, tak jak mówię, chciałbym ten kwasowy prawdopodobnie docelowo przesunąć w prawo, ale nie wiem, czy zrobię to dzisiaj. Dzisiaj mam bardzo wielki zamiar, wielką chęć właśnie podłączyć już LFP pod moje falowniki. W tym celu rozpocząłem gdzieś tak koło godziny 12-13 delikatne ładowanie tego magazynu. Ładuję za pomocą tego oto urządzenia. Taką mam przetwornicę DC-DC. Kiedyś zakupiłem na własne potrzeby i pojawiła się okazja, żeby ją wykorzystać. Na początku zacząłem ładować z niewielkim prądem. Wystartowałem od 3-4 amper, żeby się delikatnie ładowało. Ja wiem, bardzo wolno takie ładowanie trwa, ale uwierzcie mi, na tą chwilę już za bardzo nie zależy mi na czasie, ponieważ magazyn mogę podłączyć kiedy tylko chcę, a mam go u siebie, także mogę to zrobić nawet teraz. Byle jak zrobię, zarobię przewody, zarobię konektory, dorzucę przewody, odepnę kwas i już jestem wpięty magazynem. Ale chcę to zrobić, powiedzmy, w miarę dokładnie. A więc tak, magazyn ładuje się za pomocą tej przetwornicy. Przetwornica na tą chwilę ustawiona jest na prąd 7 A i tak sobie bije od kilku godzin. Bateria była naładowana do poziomu 66%. Tak wskazywał tutaj pulpit z BMS-u. W tym momencie mamy 84%. Prawdopodobnie za chwilę przerwę ładowanie, żeby dokonać podłączenia. Ładuję z parametrami 7 A, napięcie już 53,3 V, ale jest wyżej, dochodzi już do 4 to napięcie. Także jak widzicie, ładuję tu z mocą około 400 W. Ładuję to po stronie wejściowej tym zasilaczem laboratoryjnym oraz tym prostownikiem. Rozkład prądów w nich wygląda następująco. Zasilacz daje 5 A,
prostownik daje pomiędzy 20 a 15 amper. Podłączenie na deskę. Myślę, że dobre podłączenie. Tutaj na szybko przez wagozłączki. I spokojnie sobie daje radę. Po tej stronie mamy jakieś 20 amper. Po tej stronie wychodzimy tutaj z napięciem, albo raczej z prądem 7 amper. Strata? Ile? Na szybko licząc? Tu 20 amper i 26 V, jakieś 60 W idzie gdzieś w ciepło, także rozpraszamy trochę tu, trochę gdzieś tam, ale to jest nieistotne. Nie ma to na razie większego znaczenia. Chciałem pokazać Wam jeszcze, jak wygląda w tym momencie pulpit od strony aplikacji software'u JK'a. Mam już tu uruchomione, muszę Wam pokazać. Na początek przejdziemy do początkowego pulpitu. Magazyn pracuje już u mnie 14 godzin, 32 minuty, 21 sekund. Jak widać, tu battery power mamy 380, prawie 400 W, tam to sobie tak skacze. Pojemność uzupełniona 235 Ah, prawie z 280. Wiadomo, to jest obliczeniowe, troszeczkę inaczej zapewne rzeczywistość wygląda. Cycle capacity 4 Ah. Troszkę tutaj energii zeszło, ponieważ wczoraj też bawiłem się w podłączenie właśnie magazynu tego LFP za pomocą tej przetwornicy DC-DC do tego kwasiaka i troszeczkę wspomagałem kwasiaka właśnie tą przetwornicą. Ustawiłem na niej prąd na 10 amper i pracowała sobie przez pewien czas, wspomagała kwasiaczka, ale stwierdziłem, że nie ma to najmniejszego sensu i odłączyłem. Wracając dalej do tematu, w tym momencie sprawa napięć poszczególnych ogniw według JK'a wygląda tak. Jak widzicie, teraz drugie ogniwo ma większą odchyłkę niż reszta. Pierwsze ogniwo jakoś się wyprostowało. Może zasługą jest tutaj to powolne ładowanie już od kilku godzin. Balanser cały czas, jak widzicie, działa. Non-stop przepompowywuje prądy z jednego ogniwa do drugiego. Ustawiłem mu różnicę napięć na poziomie 3000 V, tak by pracował właściwie cały czas, nie spał. Niech wyrównuje mi tu te ogniwa poszczególne po kolei. Jeżeli chodzi o rezystancję przewodów, to jak widzicie, tak się ona ma. Nic tu nie zmieniałem, na tę chwilę nic nie ruszam. Zostawiam, żadnych przewodów nie skracałem, wszystko podłączyłem. Uważam, że poprawnie, przejścia powinny być super. Nie wiem, czy producent źle zalutował, czy zarobił złączki, czy jeszcze tam, czy raczej konektor, czy jeszcze coś innego jest źle. Na razie nie wnikam. Nie wiem, jak Wy uważacie, chociaż czytając Wasze komentarze, to mówicie, że ma to ogromny wpływ i nie powinno tak być. Nie wiem, może ja jestem w błędzie. Myślę, że nie ma to jakiegoś bardzo dużego wpływu na pracę zestawu, jeżeli wiemy, co robimy. Chyba, tak mi się wydaje. No, także tak to wygląda. Jeżeli chodzi o ustawienia tutaj BMS-a wewnątrz, to pokażę Wam, jak ustawiłem. Nie wiem, czy dobrze ustawiłem. Ustawiłem, myślę, że w bezpiecznych granicach jego pracy. Natomiast możecie mnie skomentować. O, przełączyłem kamerkę niechcący, sorry, wracamy. No, także standardowo 16 ogniw, 280 amperogodzin. Różnica, tak jak mówiłem, różnica napięć pomiędzy poszczególnymi ogniwami 3000 V i balanser ma działać. Kalibracja niedotykana napięcia, kalibracja prądu niedotykana. Tu ustawienia zaawansowane, jak widzicie, start balansowania o 3,2 V, prąd balansowania 2 Ampery,
Tutaj mamy jakiś cell over voltage protection, czyli coś z ochroną cel, jak 3,6 przekroczy, to pewnie coś tam się wyłącza. Tutaj jakieś chyba ładowanie jest, ale to nie jest związane chyba z takim podłączeniem, jakiego ja używam. Mówię o voltage cell RCV. Ja zostawiłem to na 3,5V ustawione, albo raczej ustawiłem to na 3,5V. Pełny magazyn, czyli SOC 100% na 3,49. Tak przyjąłem, że jest pełny. Z charakterystyki LFP widziałem, że ładuje się do 3,65, także wydaje mi się, że przyjąłem bezpieczną wartość. Jestem tak na załamaniu chyba wykresu, o ile dobrze pamiętam. Nie znam go na pamięć, ale tak mi się wydaje. Tutaj mamy jakieś cel OVPR na 3,45 ustawione, cel UVPR na 2,65, SOC 0% 2,6, cel UVP na 2,55, wyłączenie magazynu na 2,5V. Także te parametry dolne chyba też dobrze przyjąłem. Jeżeli nie, to poprawcie mnie w komentarzu. Uczę się. Wiem, że ta wiedza jest ogólnie dostępna, korzystam z niej, sprawdzam sobie, ale jak macie jakieś uwagi, piszcie w komentarzu. Nie mam tutaj żadnych, że tak powiem, nie wiem czego. Nie przeszkadza mi to. Piszcie. Reszta ustawień to właściwie nie zmieniałem. Aha, zmieniłem jeszcze ciągłe rozładowywanie tutaj na 150 A i ciągłe ładowanie na 150 A. Bo tak jak mówiłem Wam we wcześniejszym filmie, ja kupiłem ten magazyn po to, żeby ładować go szybko. Także chcę wykorzystać to, co on tutaj sobą reprezentuje. I tak ma pracować. Dalej, kolejne ustawienia. No to tu już za dużo chyba nie ma co mówić, bo tu już nie zmieniałem. To już zostawiłem tak, jak było. Czy ja coś jeszcze tutaj, drodzy moi, zmieniłem? Nie. Aha. Jak widzicie, tutaj mamy też na końcu, to też dużo chyba użytkowników pokazywało. Możemy zrobić jakąś kompensację albo kalibrację, albo wprowadzić zmierzoną rezystancję przewodów podłączeniowych od poszczególnych ogniw. Wartość podawana w miliohmach. Także mamy możliwość wpływu na to chyba, co pokazuje nam tu nasz BMS-ik. Teraz tak, wracając jeszcze do tych rezystancji przewodów podłączeniowych ogniw. Jak myślicie, dlaczego te rezystancje się tak zmieniają? Bo ja zauważyłem taką analogię, że od 1 do 8 ta rezystancja stopniowo jakby wzrasta i później od 9 do 16 stopniowo maleje. Czy to nie jest czasem związane z tym, że na płytkach PCB są różnej długości ścieżki? I na przykład, czy producent nie zadbał o to, żeby tak miało być? Czy producent dał po prostu ciała? Czegoś tu nie przemyślał? Piszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. Ja na tą chwilę kończę. Jeszcze na koniec pokażę Wam stan kwasu. A kwas wygląda tak. 48,1V. I ciągniemy z niego ciągle 1,7 kW. Także jest rozładowywany. A i jeszcze na koniec dodam, że prawdopodobnie do podłączenia pośredniego moich dwóch magazynów, czyli kwasu z LFP, wykorzystam kontroler ładowania od Victrona. Model Smart Solar MPPT 150 przez albo 45, albo 70. Jeszcze dokładnie nie wiem.
Dlaczego takie dwa modele? Ponieważ kwas ma robić mi za doładowanie LFP, takie jakby powiedzmy, że ciągłe, cały czas. Oczywiście regulator ustawię sobie odpowiednio napięciowo, tak żeby nie przeładowywał mi LFP, także to wszystko będzie sobie w automacie fajnie działało. Dodatkowo ten kontroler ładowania od Victrona ma bardzo fajną funkcję, a mianowicie mogę z poziomu aplikacji ustawić sobie dokładnie prąd ładowania, jaki ma być wpompowywany w akumulator podłączony do tego kontrolera, co właśnie jest tym czynnikiem, którego szukałem. Czyli będę mógł ustawić na przykład 10 A ładowanie na akumulator z kontrolera, czyli z kwasów będę pompował na wyjściu już z kontrolera te 10 A w LFP. Nie chcę takiego bezpośredniego połączenia, ponieważ ja nadal chcę zachować dwa różno napięciowe magazyny, ponieważ LFP ładuje się do napięcia tam powiedzmy granicznego, nie wiem, 56 V, o ile dobrze pamiętam chyba. Mam to gdzieś pozapisywane, nie nauczyłem się tego na pamięć, bo to nie jest wiersz. Do 56 V chyba bodajże wychodzi to napięcie górne w tym momencie przy moich ustawieniach. Natomiast ja kwas ładuję do 60 V i jak mam teraz te dwie chemie ze sobą pogodzić? Kwas przy 56 V nie jest naładowany, on nie doładowuje się takim napięciem. On musi mieć przynajmniej do pracy cyklicznej te 59,2 V, a jeżeli pojawiają się niższe temperatury, musimy zwiększać napięcie, ponieważ musimy kompensować spadek temperatury napięciem. Także dlatego nie chcę połączyć tych dwóch chemii ze sobą jednakowo. Po drugie, połączenie takie tych dwóch chemii bezpośrednie spowoduje, że i tak samo LFP będzie mi tu pracowało. Kwas dopiero zacznie pracę w momencie, kiedy LFP się rozładuje. No i po co w ten sposób mam to robić? Ja wolałbym, żeby te dwa magazyny pracowały jednakowo, tylko ja to ja chcę wysterować prądem, który wychodzi z kwasu. Ja będę ustawiał ten prąd, ja wpłynę na niego, a w późniejszym czasie, jak już trochę rozgryzę działanie Victrona i komunikację Victrona, podłączę go pod Home Assistant i zrobię mu automatyzację, tak bym w zależności od stopnia naładowania LFP mógł sterować, właściwie nie mógł ja, żeby to Home Assistant sterował prądem ładowania z kwasu, żeby on podnosił prąd ładowania w momencie, kiedy LFP będzie coraz bardziej rozładowywany, tak żeby kompensować jego stratę. No, także to tyle. Mam nadzieję, że rozumiecie mój pomysł. Nie wiem, czy jest dobry, czy nie. To się okaże w praktyce. Ja na pewno w ten sposób to zrobię. Miałem już dziś zamówić ten kontroler ładowania, natomiast na razie jeszcze się wstrzymałem, ponieważ szukam alternatywy tańszej. Także dzisiaj na pewno magazyn będzie podłączony i uruchomiony. A co dalej, to się okaże. Pozdrawiam, do następnego i cześć.